Dobra, my to inaczej załatwimy. Po prostu bomby teraz rzucimy na nich wszystkich. O, dokładnie tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Elegancko. I teraz tego frajera trzeba zdjąć. Chodź tutaj, śmieciu. No kurde, ja pierdzielę. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Dobra, padł. Ja pierdziule. Fajnie. Fajnie. In here, quickly. Now, this is the last shred of technology in the entire village. I was always meaning to dismantle it, but now I'm glad I didn't. This teleporter will take you back to your ship. Well, follow me. Okej, idziemy teraz schodami do góry, bo już trzeciego za niego żeśmy uratowali. Ech, a Quark został... Quick, use this Zoni vessel to repair your starship. Aha, okej, czyli Quark został porwany, fajnie. Mhm. Zarąbiście, nie powiem, że nie. Kurwa. Czemu? Łaj, czemu żeście Quarka porwali, no? Powiedzcie mi, no ja rozumiem, on jest cymbałem, no ale no, nie oszukujmy się, no dlaczego? Dlaczego? No ale niestety nie tylko, zresztą Quark został porwany i przy okazji przed chwilą trofkę żeśmy dostali. Tak, nie omieszkam nie zwrócić na to uwagi. Nie tylko Quark został porwany, ale też ktoś z tym fongoidów został porwany. No i teraz musimy dostać się do naszego statku, bo coś się wydarzyło ponoć. Tak, ten statek, który teraz widzicie, to jest Apelion. To jest statek Ratcheta. I on został naprawiony przez Zoni. Dziękuję! Daję okejkę. Dobra, skakujemy. Możemy uciec z tej lokacji. I wypad z baru zrobić tak zwany. Tak więc, sayonara, adios muchachos. Come in. Do you read me? It's good to hear your voice, Ratchet. They've got us in these containment cells, and they're coming with food. Oh, thank heaven, they're coming with... tap water? You animals! Would you just listen to me? I need you to activate the nav beacon on your belt. Can you do that? Good. Now hang tight. I'm on my way. No to cóż. Lecimy, kurde... ratować Quarka. Możemy teraz właśnie tutaj pilotować sobie naszym statkiem. Lewym przyciskiem myszy możemy na lewo i prawo się tak bujać. Prawym, znaczy lewym przyciskiem myszy co? Lewym analogiem możemy właśnie się tak bujać. Prawym analogiem możemy robić, widzicie, coś takiego, takie przewróty. Nie wiem czemu ja powiedziałem lewy przycisk myszy, przepraszam najmocniej. A X-em możemy wystrzelić rakiety. Trójkątem w zasadzie możemy zmienić jakby nasz setup, czyli mamy tak. Implacer Miceless. Mamy tutaj jakby, jak widzicie, ciekawy dosyć setup. Ale myślę, że ja zostanę przy tym standardowym. Kółkiem możemy tak o sobie po prostu strzelać. Kwadratem nic. A R1 możemy te wypuścić rakiety. Aha, i teraz powinniśmy...
co zrobić? Polecieć chyba tutaj, tak mi się wydaje. Niby tutaj gra nam każe podlecieć, więc zobaczymy co i jak. A nie, mamy unicestwić 25 statków, okej. Dobra, no to lecimy z koksem. To będzie proste zadanie, kurde, no proszę was. Zobaczcie na to, jak już my mamy zaraz 10 zniszczonych tych statków. Ale fajnie, że mamy taki, kurde, poziom w kosmosie teraz. Taka miła odskocznia troszeczkę. O, następne tutaj, kurde, przyleciały. Chodźcie tutaj, chodźcie do tatusia. Come to papa! Come to papa! Okej. Loading screen. Kolejny zresztą. Cóż poradzić? No i dobra, wylądowaliśmy i teraz poszukujemy Quarka. I uwaga, bo tutaj widzę, że się ogień odpala. Czyli lokacja nazywa się Starboard Troaster, czy jakoś tak? Dobrze zapamiętałem? To nieźle, kurde, ciekawie. Poczekajmy, aż to się kurwa wyłączy. No wyłącz się już. Jak nie po dobroci, to po złości, kurwa, wyłączę. Naprawdę. Autentycznie. Dobra, lecimy z koksem. A, i przy okazji mamy tutaj Gravity Boots. Okej. Czyli nie musimy, kurde, że tak powiem, kupować Gravity Bootsów. Bo już mamy je od początku w grze. Bardzo mi się to podoba. Okej, musimy teraz znaleźć skrzydło statku. Okej. Aha, czyli to jest teraz na takiej zasadzie, że musimy tutaj... Okej. Ej, fajna mechanika. Okej, i trzeba było to tak odwrócić. Dobra, przez chwilę nie wiedziałem, o co chodzi. Ja pierdzielę, ale laga miałem przez chwilę. Kurde, ja tak patrzę, ty, myślę, że on chce ze mną tutaj porozmawiać, a tu... Chuja, panie Wacławie, kurde, to nie było żadnej rozmowy. To on chciał cię zaatakować, kurde. To będzie bardzo ciekawy let's play, nie będę tego ukrywał. I to w 60 FPS-ach, no bo wiecie, można? No pewnie, jeszcze jak. Tutaj coś jest? Nie, możemy iść dalej. Tak więc lecimy dalej w takim razie. Okej. Tutaj zbieramy. Zbieramy. Kurde, trzeba będzie jak najwięcej tego Ratcheta nagrać, żeby były, kurde, zapasy. Taka jest prawda, a nie fałsz. Naprawdę, kurde, serio wy myślicie, że na mnie to wrażenie zrobi? No proszę was. Zero wrażenia, kurde, wy myślicie, że co, straszni jesteście, zabawni? No beka w ciul. Okej, dobra.
Jest wszystko pod kontrolą. Nic się nie dzieje. Zejdźmy może tutaj na dół i pozbądźmy się tych kurde złamasów. Ammo full. No to fajnie. Też się cieszę, że ja mam full ammo, ale mimo co jednak warto zejść, kurde, i zobaczyć co i jak tutaj jest. O, przy okazji jakaś amunicja do construction bomb. Aha, fajnie, fajnie, fajnie. Widzę, że tutaj taka trochę mała pułapeczka była, ponieważ w momencie, kiedy ja odblokowałem sobie dalej ścieżkę, to ja widzę, że tutaj się multum robotów pojawiło. No spoko. Nie powiem, że nie podoba mi się coś takiego. Fajnie, miłe zaskoczenie. I teraz tak, co teraz zrobić? A więc, moi drodzy, trzeba dostać się tutaj. Skąd to wiedziałem? No nie wiem, intuicja mi tak podpowiadała. Przy okazji bombę też się zniszczy, więc why not? I dostaniemy się teraz tutaj. No i elegancko, no i widzisz. Udało się za pierwszym razem się dostać. Szkoda tylko, że nagrać się tego za pierwszym razem się nie udało, no ale... Jak to mawiałem, jak nie za pierwszym, to za drugim razem, bo za pierwszym się nie nagra. Okej, tutaj widzę, że taka zmyłka trochę weszła na pełnej. O, tu jeszcze możemy zniszczyć, widzicie? Patrzcie, kurde. Śrubek nigdy za wiele. Ja nie gardzę śrubkami, żeby nie było. No tutaj widzę, że też jest pusty pokoik, więc... szkoda. Szkoda Simply Clever, ale możemy iść do przodu. Pewnie, że tak. Central Hub. Okej, jesteśmy w Central Hubie. A co tu my mamy? Rhino 5? What the fuck? A jakiś tam ten. To jest chyba jakaś część do Rhino 5, tak mi się wydaje. Możliwe, no nie wiem. Chyba jakaś część, dobra, nieważne. Nie interesujmy się tym. Quark, give me a status update. Is Alistair Azimuth? I don't know, some rebel. All right, well find out what you can. If he's an enemy of Nefarious, he might be a friend to us. Okej, tam chyba Quark czeka. Jeszcze tutaj wejdziemy sobie, bo oczywiście trzeba każdy zakamarek tutaj zwiedzić. A przynajmniej wypadałoby zwiedzić. Dobra, skoro nie ma tutaj nic innego, no to możemy teraz grzać do przodu. Horda przeciwników, jak zwykle, kurde, no nie pozwolą iść dalej. I kurde, mamy 15 HP już. Kolejny upgrade zdrowia wszedł na pełnej. Bardzo mi się to podoba. Oj, tutaj kurde, jak perfekcyjnie, ładnie wyminięte, nie no, kurde, kozak. No ale to już nie było fajne, ani trochę. Bo dostałem ładny wpierdziel i to przez własną głupotę, no bo czyją inną. Ale mam już pomysł, jak temu zaradzić. Po prostu będziemy ich atakować teraz w ten, a nie w inny sposób. Szkoda tylko, że mam 1 HP, więc... A, okej. Okay. Ale tam chyba jest jeszcze nanotek, co nie? Dobrze widziałem? Dobrze widziałem. O nie, kurde, ten frajer musiał wyjść. Matko bosko, no. Ale na szczęście tutaj checkpoint jest, więc... Nie. No jakoś za daleko nie mam. I teraz nie popełnię tego, kurde, błędu.
Przynajmniej sobie trochę HP zaoszczędzę. Chłe, chłe. Dobra, frajerzy, gin, ja nie chcę ciebie znać, kurde. Przestań mi rodzinę prześladować. O, kolejny skill point, what? Co jest? Jak ja to robię? Ja naprawdę nie wiem, jak ja to robię. Chciałbym poznać, kurde, jak ja to, kurcze pieczone, robię. Dobra, czy tutaj jest wszystko już ogarnięte? No nie do końca wszystko, bo jeszcze tam śmieć jest. No, i elegancko. Teraz jest, powiedzmy, wszystko ogarnięte, powiedzmy. Ale mimo co, ja się zawsze lubię upewnić, ponieważ... No... Warto się zawsze upewniać. Tak więc, możemy teraz użyć naszych gravity bootsów i dostać się do góry. Dokładnie tak. I mam czasami wrażenie, że te gravity bootsy są troszeczkę, nie wiem... Powodują, że Ratchet jest troszeczkę szybszy niż w innych częściach. Tak przynajmniej mi się wydaje, że patrząc na to, co się w tej części dzieje, no to troszeczkę szybsi jesteśmy, nie żeby coś. Dobra, ja nie chcę z wami walczyć, naprawdę. Dajcie mi już spokój. O, możemy iść dalej. Elegancko, nara. Chowa, nara! Dobra, jak ja mam teraz... Co ja mam tutaj zrobić? To jest dobre pytanie, na które jeszcze póki co nie znam odpowiedzi. Chyba, że jednak muszę się tam wrócić. No nie, no nie gadaj. Chyba trzeba się jednak wrócić, bo jest coś, co no nie pozwala nam ewidentnie się dostać tam dalej. Może teraz to pozwoli nam dostać się dalej. Miejmy nadzieję, że tak. Bo ja nie chcę utknąć w takim momencie. Czegoś chyba nie wyłączyłem. Aha, no teraz mogę podejść i kwadratem mogę pocisnąć. Haha, dobrze. A wcześniej to nie chciało działać, nie wiem, czy może chyba ten, za daleko podszedłem, być może. Dobra, nieważne. Gdzie tu mamy szparę, żeby przejść? O, mamy szparę. Fajnie, fajnie. Trzeba teraz zrobić tak, żeby to kółko znikło, czyli ta zębatka, którą teraz kręcimy. Okej, to trochę nie wyszło, ale możemy przejść dalej. Detention wing? Wow, I can't believe that worked. What was that? Nothing. Insolent creature! Give me the location. Oj, chyba będziemy się klepać zaraz. Tak, nie wiem, intuicja mi znowu podpowiada, że coś się tutaj zaraz wydarzy. Więc póki możemy to... Green One's sidekick! We're saved! I knew you'd come for us. It's good to see you, Ratchet. Now we need to find a way out. What's your name? The child. Hurl yourself into this laser wall as hard as you can. Hey, mister. What about the Versafuse? If you pull it out, it might lower the field. Okej. No to trzeba wydostać jakoś, kurde, tutaj naszych więźniów. Elegancko. O to chodziło. To mi się podoba. O to chodzi. Jak to mawia klasyk. Niestety z tego powodu, że żeśmy uratowali Quarka oraz Fongoidów, no to teraz będziemy atakowani i będziemy biczowani. No ale trudno się mówi, no niestety za pewne rzeczy trzeba płacić.
Chociaż ja nie mam zamiaru tym śmieciom płacić, ale no wiecie o co chodzi. Wiecie do czego piję, o. Taką mam przynajmniej nadzieję, jak nie wiecie no to... szkoda. O kurde, ale wpierdziel dostałem wszyscy tutaj jak leci. Say hello. Dobra, R i... Dobrze, 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 jedziemy, jedziemy, jedziemy. O nie, no kurde, no nie. Dobra, padaj gnoju, padaj. O Boże, ile na niego HP, znaczy HP, Jezu, ile na niego amunicji trzeba zużyć, to jest masakra w ogóle. No kurde, śmieć jest na tyle wytrzymały, że to jest szok. Ale warto tutaj wszystkich powybijać, póki możemy i póki mamy na to czas. Mam nadzieję, że drugi taki śmieć nie przyleci, kurde, z karabinem maszynowym. Bo nie ręczę za siebie. Okej, tu mamy statek, czyli możemy wydostać się do domu, hehe, jakkolwiek to brzmi. Ale tego jeszcze nie uczynimy, ponieważ tutaj mamy pozamykane różne ciekawe rzeczy. A tam u góry podejrzewam, że będzie chyba złota śrubka, tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić oczywiście. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Aha, wróciłem do punktu wyjścia. Dobra, a co się stanie, jak ja pójdę wcisnąć ten kwadracik tutaj? O, o ten tutaj, o! Okej, trochę bez sensu kręcenie, bo ja nie widziałem żadnego progresu w tym. Ale dobra. No to chyba najwidoczniej trzeba tutaj ocalić naszych przyjaciół. Tak więc. I'll open the doors. You get the Fongoids to safety. Okay, anybody need to use the bathroom? I don't want to leave the loading bay and then here one of you has to go. No i widzisz. The manual switch somewhere in that room. Check the grav ramp. Czyli teraz będziemy musieli to użyć dopiero. Aha, czyli trochę za wcześnie pomyślałem. Dobra, okej. No właśnie, kurde, widzicie? Niepotrzebnie zresztą to otwierałem. Moving bay doors are open. Launching escape vessel in 3, 2, 1.